Witajcie dziewczyny, dziś łączę się z Wami z magicznej scenerii dworów tucholskich, gdzie w XVIII-wiecznym dworze odbywa się kurs automasażu i jogi twarzy metodą Yoga Attractive. A dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak joga twarzy oraz automasaże szyi i twarzy mają się do czakr. Może powiedzmy sobie najpierw w skrócie, troszeczkę upraszczając, co to są czakry. Otóż są to centra energetyczne w naszym ciele według ajurwedy, czyli starożytnej i po dziś dzień stosowanej i szanowanej nauki medycznej indyjskiej. I nasza twarz i szyja są domem aż trzech czakr, dlatego że mamy czakrę gardła, czakrę trzeciego oka i czakrę korony. Może zacznijmy od naszej czakry gardła, czyli visuddhi. Tutaj, kiedy masujemy i ćwiczymy te mięśnie, to nie tylko dbamy o naszą urodę i ujędrniamy szyję, ale dbamy także o przepływy, swobodne przepływy energetyczne w tym rejonie, uzdrawiając zarazem działanie tych organów wewnętrznych, za które ta czakra odpowiada, czyli przede wszystkim tarczycy, tchawicy, naszej głośni, ale ta czakra odpowiada także za całą jamę ustną, a na poziomie takim bardziej subtelnym i też bardzo ważnym za umiejętność wyrażania naszej wewnętrznej prawdy, za naszą autoekspresję. Ta czakra, kiedy jest zahamowana, spięta, powoduje właśnie nieumiejętnością wyrażenia swojego zdania, ale także często niestety przeróżnymi zaburzeniami i chorobami właśnie naszej tarczycy, a my kobiety niestety sporo na ten temat wiemy. Także kiedy na przykład napinamy mięśnie szyi robiąc takie całusy i kiedy masujemy tutaj intensywnie, to działamy dla dobra właśnie visuddhi. Następnie mamy czakrę trzeciego oka. I co jest ciekawe, to we wszystkich kulturach to miejsce jest kojarzone z siedzibą naszej intuicji, naszej kreatywności, takiego szóstego zmysłu. Jeżeli lubicie bardziej takie może namacalne sprawy, mierzalne, no to tutaj mamy szyszynkę. Jesteśmy bardzo blisko też centralnego układu nerwowego. Także kiedy Was proszę, żebyście starały się rozluźniać czoło, żebyśmy go nie marszczyły, masujemy te obszary, to koimy, nie tylko dbamy o Waszą urodę, ale także koimy i doenergetyzowujemy właśnie te partie naszego ciała. No i na końcu czakra korony, bardzo ważna, Sahasrara. I tutaj jej ćwiczyć nie bardzo możemy, dlatego że tutaj mamy tak zwany czepiec ścięgnisty, czyli nie są to mięśnie. Natomiast na przykład jeżykami czy dłonią możemy tutaj masować. Jeśli mamy bardzo napiętą skórę głowy, a często niestety mamy, to może się to łączyć z takimi zaburzeniami jak choćby przemęczenie, obniżenie nastroju, trudności z zasypianiem. Natomiast jeżeli te napięcia i blokady energetyczne są już poważne, to nawet może dochodzić do depresji i innych zaburzeń psychicznych. Także oczywiście, że z tymi obszarami pracujemy też mentalnie poprzez medytację, poprzez uważność, ale jest też ten aspekt ćwiczeń i masażu, który naprawdę może dużo zrobić także dla zdrowia naszej Sahasrary, Ajny i przepraszam, pomyliłam, visuddhi, Ajny i Sahasrary. Jeżeli chcecie coś dobrego zrobić dla swojej urody, dla swojego ciała, ale także dla swoich czakr, to ja Was serdecznie zapraszam na zajęcia Yoga Attractive. Do zobaczenia!